Siedzimy sobie właśnie z Darkiem tutaj na jego tarasie Habi w Hiszpanii i rozmawiamy na temat książki Sztuka Tworzenia Rzeczywistości, o bardzo fajnym motywie związanym z interpretowaniem właśnie tej rzeczywistości. I teraz zauważcie, że ludzie nieświadomi jedyne co potrafią dostrzec, to skutki. I to była jedna taka fajna sytuacja, bo przyszła żona Karolina od Darka i opowiadała sytuację, która się wydarzyła w teatrze. I tam był jeden aktor, który no generalnie aktorzył, w złym tego słowa znaczeniu, był na strasznej dumie. Ktoś mu zwracał uwagę, to on nie reagował. I teraz cała drużyna tych wszystkich, nazwijmy to aktorów, cały team, był mega zniesmaczony, że on się, jak on się może tak zachowywać i tak dalej, że to jest nieprofesjonalne. W ogóle w pewnym momencie powiedział, za 3 tygodnie już będą wystawiać sztukę, do której się przygotowywali ileś miesięcy i że on w ogóle on kończy, on rezygnuje, gdzie tam jedna z kluczowych postaci. I teraz jak się tak zastanowicie, ile razy jest tak w waszych drużynach sportowych, ile razy jest tak w domu, że ktoś generalnie obraża się na kogoś, bo patrzy tylko i wyłącznie przez skutki, jak się ta dana osoba zachowuje. Teraz zobaczcie ciekawy wątek, że jak wzrastamy, zaczynamy być coraz mądrzejsi, no to zaczynamy dostrzegać prawo przyczyny i skutku. I teraz ja jakbym patrzył na tego człowieka, który tam aktorzył, no to ja wiem, że to jest wina jego doświadczeń, że najprawdopodobniej rodzice go tak wychowali. Może w domu się coś tam wydarzyło, no nieważne, ale gdzieś tam przyczyna jest tych wszystkich zachowań. I teraz jak właśnie zaczynamy być bardziej świadomi, to dostrzegamy przyczyny, dlaczego ludzie się zachowują w taki sposób, a nie inny. I to potrafi już nas niemalże całkowicie uleczyć, że jak rozumiemy prawo przyczyny i skutku, to nie jesteśmy w stanie mieć do kogoś bezpośrednio pretensji. I nieważne, czy to wasza dziewczyna się jakoś zachowuje, fiksuje, nie wiadomo co robi, wtedy wystarczy spojrzeć na jej rodziców i będziecie wiedzieli, dlaczego się tak zachowuje. Tak samo, miłe panie, jeżeli wasz partner fiksuje i zachowuje się w sposób irracjonalny, to nie jest bezpośrednio jego wina, bo jakieś doświadczenia życiowe wpłynęły na to, że on się tak zachowuje. Także jak to zaczynamy kumać, tę przyczynowość i skutek, no nie jesteśmy w stanie mieć do kogokolwiek pretensje. No ja przynajmniej, jak to dobrze zrozumiałem, to już mam tak, że nie jestem w stanie się na nikogo obrazić. Nie jestem w stanie mieć do kogoś pretensji, bo ja wiem, że przyczyna leży gdzieś w doświadczeniach życiowych, a nie bezpośrednio ta osoba jest winna temu, jak się zachowuje. No i to jest taki banał, tak? To już w wielu moich książkach było, ale teraz idźmy krok dalej. Bo krok dalej nie ma czegoś takiego jak przyczyna i skutek. Bęk! I teraz się powinniście zdziwić, podrapać po głowach. Co on mówi? Co on mówi? Przecież to ta wiedza zmieniła mi życie. No a kochani, okazuje się, że nie ma czegoś takiego jak przyczyna i skutek, bo przyczyna jest tak rozległa, że mówienie o jakiejkolwiek sytuacji, że coś wynika z czegoś, jest totalną bzdurą. I teraz postaram się wam to jakby najprościej ujmując wytłumaczyć. I teraz mamy dwa pojęcia. Możemy powiedzieć, że jest tak. Prawo przyczyny i skutku. Jest też coś takiego jak karma. Karma to jest nic innego właśnie jak, powiedzmy, taka potężna przyczyna, bo karma obejmuje nawet, powiedzmy, nasze poprzednie wcielenia. Ona obejmuje wszystko, ona jest bardzo, bardzo, bardzo szeroka. A przyczyna i skutek w mentalności ludzi wygląda tak, że jak ja podniosę teraz tutaj, o, mamy widelec, podniosłem widelec, no to przyczyną było to, że sobie pomyślałem, żeby go podnieść i dlatego go trzymam. A jakbyśmy patrzyli bardziej przez karmę, powiedzmy, czyli bardziej taką rozległą przyczynę, no to Big Bang, który spowodował, że wszechświat zaczął się układać, już był przyczyną tego, że ja tu siedzę. I teraz musicie sobie to wyobrazić, jak bardzo rozległa jest tak naprawdę przyczyna. I mówienie, że na przykład już przyczepmy się tego aktora, który gwiazdożył i zachowywał się i chciał zrezygnować z tej sceny, znaczy z wzięcia udziału w wystąpieniu, które jest za 3 tygodnie, to nie jest wina jego rodziców, że ukształtowali mu takie nawyki, bo to jest wina zarówno ludźmi, jakimi on się tacza na co dzień, to jest wina jego żony, to jest wina jego dzieci, to jest wina jego pracy, to jest wina... Można tak niesamowicie rozdmuchać przyczynę, że aż szaleństwem jest mówienie, że jedna rzecz ma wpływ na to, że ten aktor się tak zachował, że ja podniosłem ten widelec.
To, że ja podniosłem tutaj ten widelec, to nie jest to, że ja sobie pomyślałem i go podniosłem, tylko miliard rzeczy musiało się wydarzyć, triliardy rzeczy, żebym ja w ogóle tu siedział. Jak zaczynamy to rozumieć, to już jest niezły Meksyk, bo tak naprawdę nie istnieje prawo przyczyny i skutku. Bo mówienie o jednej przyczynie jest tak ograniczonym patrzeniem na nazwijmy te prawo, to się nie trzyma, to nie jest rzeczywiste tak naprawdę, to nie jest realne. To jest mega uproszczone i to ułatwia już nam ludziom przebudzającym się z tego snu ego, gdzie ktoś jest tak ograniczony i widzi tylko te skutki, jak on się tak mógł zachować, czemu on tak zrobił, czy moja dziewczyna się tak zachowała, czemu mi tata to powiedział, czemu mama mi to powiedziała. No to ludzie nieświadomi widzą tylko ten skutek. Potem jest nagle przyczyna i mówicie, a to mój tata i mama mieli trudne doświadczenia życiowe. Moja dziewczyna też miała trudne, tak samo ten gościu, co aktorzy. On musiał mieć trudne doświadczenia, dlatego on się tak zachowuje. To jest dalej mega ograniczone patrzenie, że mówienie o przyczyna, o skutek. Jak zaczynamy być naprawdę świadomi i poszerza nam się ta świadomość totalnie, to wtedy rozumiemy, że przyczyny są tak rozległe, jest ich tak dużo, że naprawdę Big Bang był przyczyną tego, że ja tu siedzę, a nie decyzja, żebym ja tu przyjechał. Bo miliardy rzeczy musiało się złożyć na to, żeby na przykład zbudowała się we mnie pewność siebie. Żebym na przykład chciał wieść życie a la Life Mastery, miliardy rzeczy musiały się wydarzyć, żebym ja wpadł na ten pomysł. Także kochani, przemyślcie sobie ten wątek, bo on jest dla mnie mega zabawny, że tak naprawdę prawo przyczyny i skutku nie istnieje. Jest tak naprawdę karma, która jest tak rozległa, że to głowa mała. I teraz napiszcie proszę swoje uwagi w komentarzu. Jak zmieniała się wasza właśnie interpretacja? Możecie podać jakiś fajny przykład, jak ja podałem z tym aktorem. Jak patrzyliście na swoją dziewczynę, jak patrzyliście na swoich rodziców, jak patrzyliście na swoich trenerów. Kto by to nie był? Jak to było, jak patrzyliście przez skutki? Później już wzrośliście i zaczęliście dostrzegać te przyczyny? No i teraz jak ja się z wami podzieliłem, że tak naprawdę nie ma prawa przyczyny i skutku, bo karma jest tak rozległa, że no mówienie o jednej przyczynie, czy dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu no jest szaleństwem, bo prawda jest taka, że przyczyna jest tak rozległa, że głowa mała. Także zapiszcie proszę wasze przykłady, jak wasza percepcja się zmieniała, jak wy wzrastaliście, jak wam się poszerzała świadomość, bo każda taka historia zapisana w komentarzu jest w stanie zmieniać ludzkie życie. Z tym was zostawiam, chciałem się tym bardzo podzielić, bo jest to dosyć śmieszne i fajne. Także wzrastamy, rozwijamy się. Pozdrawiam was serdecznie. Hej.